Po tym bardzo energetycznym i energicznym koncercie pani Ania Rusowicz znalazła czas również dla słuchaczy Radia Oko. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Jak samopoczucie po koncercie w Ostrołęce? Muszę powiedzieć, że dzisiaj było tyle energii w ogóle bijącej od publiki, że mieliśmy taką chęć w ogóle nie schodzić ze sceny. I są takie czasami koncerty, które nie chcą się skończyć. I dzisiaj ten koncert taki był, bo my mieliśmy też olbrzymią chęć grać i grać dla ludzi i jeszcze, żeby ta energia trwała, żeby się nie kończyła. No ale wiadomo, i repertuar się kończy, i czas ludzi się kończy, więc trzeba kiedyś przerwać. Ale chodzi o to, żeby te wspomnienie z tego koncertu pozostało na długo w pamięci, bo ja osobiście lubię chodzić na koncerty, które mnie jakoś wzbogacają. I sama marzyłabym o tym, żeby właśnie takie koncerty grać, które zapadałyby na długo w pamięci ludziom. I to chyba o to chodzi. Cieszę się bardzo, że po koncercie w Ostrołęce właśnie takie wrażenia zostają. Czy zdaje sobie pani sprawę z tego, że schodząc do publiczności zdobyła pani ich serce już na zawsze? Ja w ogóle się nie skupiam na tym, że robię coś, żeby, nie wiem, zaskarbić sobie ludzi. Nie, to wynika z emocji, z chwili. Nie na każdym koncercie schodzę, nie na każdym koncercie jest też taka energia, jest taka wymiana. Dzisiaj była taka, miałam taką chęć dzielenia się z publicznością, z tymi emocjami, tą muzyką. I byliśmy blisko siebie i urok tej sali i w ogóle tego miejsca stworzył nam taki klimat, że faktycznie przez pierwsze numery widziałam, że publika siedzi, ale widziałam też, że ludzie chcą się bawić, tylko chcą się otworzyć. Z publicznością jest czasami tak, że gdy siedzimy na koncertach i widzimy, że nasz sąsiad nie za bardzo się bawi, a nam jest głupio wystartować z marynarą w górę, albo brakuje nam jakoś odwagi, albo na przykład jest to jakaś tam, nie wiem, kolega z pracy, no to tym bardziej, czy koleżanka. I wtedy tworzy się taka atmosfera takiego dyskomfortu, bo byśmy bardzo chcieli się bawić, a jednocześnie się powstrzymujemy. I to, o czym ja marzyłabym, to o tym, żeby wróciły te czasy, to jak oglądam na przykład koncerty z lat 70., to ludzie byli bardziej jakby wolni w sensie popędów. Nie skupiali się na tym, że kto co pomyśli o mnie, czy źle wypadnę, czy ktoś potem będzie opowiadał mnie, że się tak robiłem, to robiłem na koncercie, bo tylko po prostu wyzwolić się, bo to jest godzina dla nas. Przyszliśmy na koncert rock'n'rollowy, to jest nasz czas. To jak go wykorzystamy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Więc ja proponuję, moja propozycja jest taka, żeby wyzbyć się wszelkich jakichś takich mechanizmów obronnych i pofrunąć, bo to jest piękne, to jest rock and roll. Nie macie jakoś co spinać. Trzeba się po prostu otworzyć na różne emocje, otworzyć się na muzykę i na ludzi. To, co pani dzisiaj oddaje słuchaczom, jest inspirowane twórczością pani mamy. Przed chwilą pani wspomniała, że ogląda pani koncerty z lat 70. Czy to, co pani na scenie pokazuje, to, co pani przekazuje publiczności, też jest inspirowane tamtym czasem? Trudno mi powiedzieć, ponieważ ja tak czuję. To jest na pewno inspirowane, bo ja się tym, ja to oglądam, ja się tym podniecam, ja się tym inspiruję, to na mnie działa. Natomiast to, co ja proponuję na swoich koncertach, też jest bardzo autorskie, to znaczy to wychodzi ze mnie. I dużo ludzi się na przykład mnie pyta, skąd u mnie ten taniec. No ja po prostu tak tańczę. Ja się tego nie uczyłam,
Nie musiałam, nie wiem, uczyć, patrzeć w lustrze, wykonywać różnych ruchów. Nie musiałam się tego uczyć, bo gdzieś to po prostu ze mnie wypływa. Jest to bardzo naturalne. I to jest po prostu taka moja propozycja dla ludzi. W tej chwili jest na rynku muzycznym jest wszystko. Naprawdę mamy każdy rodzaj muzyki, mamy tyle zespołów, tylu wokalistów. Rynek zachodni nam tyle proponuje. Polski rynek muzyczny też już jest bardzo, bardzo wysycony. Natomiast nikt nie wpadł na pomysł Big Beatu. I bardzo się dziwię, że nikt tego wcześniej nie wykorzystał. Że dopiero teraz przyszedł ten czas, minęło dokładnie pół wieku, odkąd tak naprawdę wydarzyły się te wszystkie rzeczy w ogóle w polskiej muzyce. No bo ja się inspiruję tak naprawdę polską muzyką, polskim Big Beatem, Czesławem Niemenem, czerwonymi gitarami. Przecież to był jeden z najpiękniejszych w ogóle okresów w polskiej muzyce. I my cały czas do niego wracamy. My cały czas, tak. I cały czas kochają Big Beat. Dokładnie. Okazuje się, że my tęskniliśmy, tylko nie wiedzieliśmy za czym, ale jak widać po koncertach wiemy, wiadomo już za czym tęskniliśmy. A kiedy pani składała płytę, kiedy pani pisała swoje teksty, to zamiarem było, żeby ta płyta tworzyła taką spójną całość? Czy pani troszkę próbowała jakby dopasować swoje teksty do tekstów mamy? Ja w ogóle niczym się nie sugerowałam. Ja w ogóle nie wiedziałam, co z tego wyjdzie, bo ja nie miałam takiej wiedzy, nie potrafiłam tego przewidzieć. Ja sama byłam taka zaniepokojona, co to w ogóle wyjdzie, ale chyba najważniejsze było to, że, a być może właśnie to jest gdzieś tam receptą na to, żeby się udało, żeby się płyta spodobała ludziom, to, że my nie możemy tego przewidzieć. Ja robiąc tą płytę nie dostałam zlecenia, słuchaj Rusowicz, zrób taką płytę. Wręcz mi mówiono, po co ty taką płytę robisz? Przecież to już jest niemodne, a w ogóle po co ty ruszasz matkę? Nie ruszaj tego, to w ogóle jest bez sensu, musisz robić swoje, tylko to jest moje. Ja próbowałam jakoś obronić się w tym, ale nie musiałam jakoś wkładać w to dużo pracy, dlatego że wyszłam, na przykład chociażby ten festiwal w Opolu, totalny fuks. To, że udało mi się to załatwić, to totalny był fuks. I wyszłam na tą scenę, zaśpiewałam tak jak czułam. No i ludzie to odebrali, poczuli o co mi chodzi, a dalej już było dużo prościej, bo w końcu ludzie uwierzyli, że aha, to już chyba wiemy, o co jej chodzi. Ona cały czas chodziła i mówiła o tym Big Beacie, jak jakaś po prostu nienormalna. I o co jej chodzi? Jaki Big Beat? Co ona opowiada? Czerwone gitary? To przecież kto tego słucha już? Chodziłam, wyszłam na scenę opolską i wszyscy powiedzieli, aha, no dobra, chyba wiemy, o co jej chodzi. No i potem płyta i... No i fajnie się zadziało. Nagrody, uznanie, reakcje publiczności chyba mówią same za siebie. A która z piosenek mamy jest ulubioną pani? Ciężko powiedzieć, bo to tak jakbym powiedziała, które dziecko bym bardziej pokochała. To te piosenki to są takie perełki dla mnie. To ciężko powiedzieć. Nie ma złych utworów, nie ma złych tekstów, to są piękne, jeszcze jest mnóstwo numerów mojej mamy, która, ja zaledwie wykorzystałam 6 piosenek na płycie i to też jeszcze je maksymalnie przerobiliśmy, bo ja w ogóle zachęcam, żeby porównać sobie na przykład tą płytę z płytą, tą z tymi oryginalnymi wersjami, gdzie śpiewa moja mama. I się szybko Państwo przekonają, że to są zupełnie dwie różne rzeczy. Bo dużo ludzi mówi, że na przykład
że to jest stare, że to jest bardzo, że to jest zupełnie tak samo, takie samo jak wtedy. Tylko wtajemniczeni, znaczy wtajemniczeni, ludzie, którzy naprawdę zagłębiają się w to, wiedzą, że to jest kompletnie, zupełnie inna bajka. To, co my tak naprawdę robimy, to jest taki neo big beat. My dużo mocniej gramy, oni wtedy wychodzili tak naprawdę z jazzu. My już wychodzimy, jest to bardziej rockowe, bardziej rock'n'rollowe. Oni wtedy na pewno też jakby no, mieli dużo trudniej, bo no, zarówno i czasy nie były takie proste, ciężko było jakoś nawet płytę ściągnąć, albo nie było takiej dostępności, tak jak teraz my możemy wejść na YouTube'a i kupić każdą płytę, to wszystko jest jakby, stoi przed nami otworem, a oni musieli tworzyć muzykę i to musieli tworzyć od razu tak, żeby ona była na wysokim poziomie. Oni nie mieli czasu na to, żeby jakoś, nie wiem, uczyć się tego. Oni po prostu musieli wejść i zacząć grać, bo dzisiaj mamy taką możliwość. Ja też przechodziłam przez różne gatunki muzyczne i sprawdzałam siebie i szukałam i myślałam. Ja w ogóle stroniłam od piosenek mamy, tak jakoś we mnie powkładano różne takie kawałki, że nie ruszaj tego, bo to jakaś jest przekleństwo, słuchaj, bo jest tyle dzieci śpiewających gwiazd, ty nie możesz i to i tamto, że ty musisz coś swojego. Ja non stop to słyszę, tylko mówię serio, że to jest moje, ja się w tym czuję jak ryba w wodzie i zamierzam to kontynuować. Cieszę się bardzo. Pani Aniu, kończąc naszą rozmowę tak po babsku, życzę szczęścia i niegasnącej pasji. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.